Nie było rozstrzygnięcia w derbach powiatu koneckiego w czwartej lidze świętokrzyskiej. Mecz Partyzant Radoszyce Neptun Końskie zakończył się wynikiem 1-1. Partyzant na murawę wybiegł w składzie Mazur, Grudzień, Miśtal, Papros, Pańczyk, Sosiński. Jego w 80. minucie zmienił Markowicz Piotr. Nieszporek, Samburski, którego zmienił w 37. minucie Kuśmierczyk. Jaśkiewicz zmieniony w 80. przez Idzikowskiego. Markowicz Paweł, Kuterski, którego zmienił w 65. minucie Zawadzki. Natomiast w barwach Neptuna pojawili się na boisku Herda, Sztandera, w 70. minucie zmieniony przez Bandurę, Skalski, Prus, Niewiadomski, Supierz, Pilarski, Szymkiewicz, Armata, Gardynik, którego w 80. minucie zmienił Zieliński, Sroka i Pach, którego w 70. minucie zmienił Ciesik. Spotkanie od początku było wyrównane, choć trzeba przyznać, że pierwsza połowa nie stała na najwyższym poziomie. W 30. minucie było jednak 1-0 dla gospodarzy po trafieniu Dawida Kuterskiego. Drugie 45 minut to już lepsza gra dla oka. W 70. minucie wyrównał Michał Prus-Niewiadomski i właśnie z wynikiem 1-1 kolejne derby powiatu koneckiego przeszły do historii. Za tydzień piąty w tabeli Neptun Końskie zagra z ŁKS-em Łagów, 12. Partyzant na wyjeździe powalczy ze Zdrojem Busko-Zdrój. Póki co zapraszamy Państwa do obejrzenia najciekawszych fragmentów z derbów oraz oczywiście tego, jak padały gole. Jedziemy! 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 Jedziemy!